Mieszkańcy katowickiej dzielnicy Burowiec będą mieli spokojne święta wielkanocne. To za sprawą zablokowanej przez radnych kontrowersyjnej zdaniem społeczności lokalnej specustawy Lex Developer. Decyzją Rady Miasta na terenie zielonym przy ulicy Mroźnej nie powstanie ponad 40 budynków wielorodzinnych. Przed rozpoczęciem decydującej o powstaniu inwestycji sesji mieszkańcy Katowic protestowali przed urzędem. Ten pas, który tam pozostał, jest naprawdę ostatnim bastionem zieleni. My bardzo to podkreślamy w naszej inicjatywie Zielony Burowiec, bo tak jest naprawdę. Pomysł na zabudowanie tego wąskiego pasa po kolei piaskowej, gdzie z jednej strony jest osiedle zimowe, z drugiej mieszkanie plus, no więc za chwilę wszędzie tam będą budynki. No i nie podoba się nam to, wspieramy tutaj jak najbardziej głos mieszkańców, ponieważ o wiele lepiej byłoby dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców Burowca, ale też dla mieszkańców Katowic i dla całej metropolii, gdyby rzeczywiście tam była welostrada. Bo to właśnie welostrada, czyli autostrada rowerowa będąca w planach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a właściwie jedna z jej tras, miałaby przebiegać wzdłuż terenu, na którym prywatny przedsiębiorca chciał postawić bloki. Droga, o której rozmawiamy, to jest droga mająca dowieść, stworzyć możliwość dojazdu do Sosnowca. Szybkiego dojazdu, porządnego dojazdu, dojazdu bezpiecznego również. No, nie muszę przekonywać, że jest to bardzo ważna sprawa. Z bardzo wielu różnych punktów widzenia i do mieszkańców Katowic, i Sosnowca, i aglomeracji. Ktoś policzył, że dojazd taką welostradą, jaką postulujemy, trwałby nawet do 10 minut. No. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Choć wśród radnych nie było jednomyślności. Jeden powstrzymał się od głosu, za powstaniem inwestycji było 13 radnych, tylu samo było przeciw. Z jednej strony zależy nam na tym, żeby miasto się rozwijało, żeby powstawały nowe inwestycje mieszkaniowe, żeby mieszkańcy mogli kupować tutaj mieszkania, zamieszkać w wymarzonej przez siebie okolicy. Z drugiej strony musimy też ważyć głosy, w tym wypadku mocno wybrzmiewające przeciwko. To miejsce, ta działka, teren, okoliczności, w jakich powstaje ta inwestycja, no niestety nie przekonują i nie przemawiają za tym, żeby poprzeć ten wniosek. Swoje argumenty przeciwko deweloperce przedstawili również urbaniści. Profesor Maciej Borsa, członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, jednoznacznie przedstawił szkodliwość Lex Developer. Podkreślił, że gdyby decyzja radnych dała przyzwolenie na budowę osiedla, byłaby to niekonsekwencja Katowic. Tutaj się odbył w 2018 roku szczyt klimatyczny, gdzie o tym mówiono. Tu rok temu odbyło się Światowe Forum Miejskie, o którym mówiono. Tu miasto ma plan adaptacji do zmian klimatu, ma pełnomocnika do tych zmian klimatu, a tutaj nagle tylnymi drzwiami wchodzi inwestycja, która zupełnie się ma nijak do tego, a poza tym jest niekorzystna też dla przyszłych mieszkańców. Jest to po prostu niedobry projekt, nie dający godnych warunków życia, a przede wszystkim psujący w poważnej części miasta dostęp do terenów zieleni. Przypomnijmy, że Lex Developer to specustawa mieszkaniowa wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziś prywatny przedsiębiorca już wie, że będzie musiał zmienić swoje plany co do terenów na Burowcu, a decyzję radnych tłumaczy rozpoczynającą się kampanią wyborczą. Teraz się będziemy przyglądać ewentualnie możliwościom zabudowy tego według planu zagospodarowania, który obecnie istnieje. No, niewątpliwie nie ukrywam, że my kierujemy się biznesem, no i będziemy szukać możliwości zrobienia czegoś, wybudowania czegoś, co nam pozwoli zgodnie z prawem korzystać w jakiś sposób finansowo z naszej nieruchomości. Mieszkańcy jednogłośnie przyznają, że to ich wspólny sukces, którym teraz mogą się cieszyć.